Żniwa w Polsce nie zwalniają. My również wracamy do Jakubowic, tym razem ze zbiorem pszenicy ozimej, sianej w dwóch terminach. Termin końca września, uszkodzony mocno przez choroby wirusowe, i termin 10 listopada, siewu opóźnionego. Jaka będzie relacja planowania pojedynczych odmian? Sprawdźmy, zobaczmy, jak to wyjdzie w Jakubowicach. Śledźcie naszą relację do końca. W ten sposób kończymy zbiory plantacji demonstracyjnej w Jakubowicach. Zaraz będzie wszystko wiadomo, jakie plony i jakie różnice pomiędzy terminami siewu.